Krzysztof Bąkowski, po wygranym meczu z Arką Gdynia 2-1, Krzychu, powiedz mi, może rozwiążemy taki problem raz a dobrze. Bramkarz woli mecz, w którym po prostu nie ma co robić przez całe spotkanie, czy takie jak dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, że jednak co chwilę trzeba się wykazać? Nie no, prosta odpowiedź jest prosta. Ja zdecydowanie wolę w takim, w którym mam coś do roboty i no, ta pierwsza połowa jest znakomitym przykładem tego, no, ponieważ jest gdzieś taka satysfakcja faktycznie, że do momentu tego rzutu karnego, który podobno był dosyć wątpliwy, udawało się zachować to czyste konto i w tym takim momencie, w którym Arka faktycznie miała dosyć dużą przewagę, cały czas zachowywaliśmy to dwubramkowe prowadzenie, więc to na pewno mnie cieszy, że udało się gdzieś tam uratować drużynę, bo po coś stoję w tej bramce, prawda, więc gdzieś tam to na pewno cieszy. No i taki fajny na pewno prognostyk przed kolejnymi meczami. No właśnie, ta pierwsza połowa, szybkie dosyć, można powiedzieć, prowadzenie 2-0, tak chyba zaskakująco szybko i chyba zaskakująco łatwo tak naprawdę to przyszło. Tak, ja byłem bardzo zaskoczony, pozytywnie, że gdzieś tam tak szybko udało się wyjść na to dwubramkowe prowadzenie, bo faktycznie, no nie wiem, 5 minut bodajże gdzieś tam wyszliśmy na to dwubramkowe prowadzenie, ale wiedziałem też, że Arka ruszy na pewno, bo gdzieś tam analizowaliśmy Arkę i czy to po strzelonych, czy to po straconych bramkach zawsze mocno ruszali na przeciwnika. No i było to widać, myślę, bo gdzieś tam ilość rzutów rożnych, rzutów wolnych, nawet sytuacji bramkowych faktycznie była dosyć duża. Dlatego tym bardziej super robota obrony i całej drużyny, że teoretycznie straciliśmy tylko bramkę z tego rzutu karnego. Wiem, że generalnie bramkarze szczególnie nie lubią oceniać siebie, ale zapytam o tą drugą bramkę dla nas. Nie wiem, czy z twojej perspektywy jak to było widać. No rzadko się zdarza, żeby tak prawie z zerowego kąta bramkarzowi w krótki róg wpadło. I nie wiem, z twojej perspektywy jak to wyglądało? Wiesz co, ja generalnie nie widziałem ani jednej, ani drugiej bramki, bo tego Woleja małego kompletnie nie widziałem, bo gdzieś tam ktoś mi zasłonił. Bramki Micha też tak średnio widziałem, ale myślę, że tam musiał być jakiś rykoszet. No bo inaczej myślę, że ciężko, żeby gdzieś tam bramkarz aż faktycznie z takiego zerowego kąta puścił tą bramkę. Więc nie chcę oceniać. Myślę, że zobaczę sobie na spokojnie w domu po tym, jak przygotujecie skrót spotkania. No i wtedy może będę gdzieś tam mądrzejszy faktycznie o tą informację. Ta pierwsza połowa, jak mówiliśmy, trudna, ale druga to już można powiedzieć, że była pełna kontrola. Tak, tak, zdecydowanie gdzieś tam musieliśmy poruszyć parę kwestii w szatni, ponieważ Arka faktycznie dobrze budowała ataki kombinacyjne. Nie wiedzieliśmy za bardzo, jak ich mamy presować, stąd też dużo sytuacji w pierwszej połowie, faktycznie dużo bocznymi sektorami wjeżdżali i tam gdzieś to zagrożenie się tworzyło, dlatego trener zwrócił nam uwagę na to, co mamy szczególnie patrzeć w tej drugiej połowie i myślę, że idealnie to robiliśmy i teoretycznie myślę, że Arka, nie wiem, może dwa strzały oddała w drugiej połowie, no i faktycznie gdzieś tam mieli dużo też dośrodkowań, ale gdzieś tam nic wielkiego z nich nie wynikało, więc tak jak powiedziałeś, w drugiej połowie pełna kontrola z naszej strony. W drugiej połowie, żebyś się nie nudził, to trochę Marcin w jednej sytuacji tak leciutko chyba podniósł ciśnienie. Tak, tak, śmiałem się właśnie teraz z Marcin, że nawet 93. minuta jest, a Marcin jedzie z trzema gościami na plecach. Myślę, że połowy w ogóle pomylił, bo nie wiem, co miał w głowie, ale wycofał do mnie. Ja też wiedziałem, że nie ma co się bawić, tylko wydłużyć po prostu, zagrać dłuższą piłkę, bo wiedziałem, że jest już końcówka meczu. No i co, teraz cieszymy się z 3 punktów, meldujemy się w tej strefie barażowej. Zostały 4 mecze i walczymy o komplet punktów w każdym meczu.